Dobry wieczór. Rozmawiamy z zawodnikiem Górala Tryńcza, Patrykiem Brodą. Strzelcy bramki w dzisiejszym meczu, chociaż przegranym. Proszę kilka słów, jak ten przebieg tego meczu? Dobry wieczór. Na początku chciałem oczywiście podziękować wszystkim za przybycie na ten mecz, który był połączony z meczem charytatywnym oczywiście. Dziękujemy wszystkim za zbiórkę pieniędzy. Co mogę powiedzieć o meczu? No, jak zwykle pierwsza połowa przez pana w naszym wykonaniu. Na drugą połowę wyszliśmy bardziej zmotywowani. Widać było walkę, chęć gry. I każdy walczył jeden za drugiego. No nie udało się. Straciliśmy szybko bramkę na 5-0. Udało się strzelić jedną, drugą bramkę. Z tego się cieszymy. Myśleliśmy, że może się to skończyć dwucyfrówką, bo wiadomo, to drużyna ekstraklasowa przyjeżdża, ale zagraliśmy z ambicją i myślę, że ten wynik nie odzwierciedla także też naszej gry w drugiej połowie, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji, ale niestety piłka nie chciała wpadać do bramki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.